Witam wszystkich na kanale portalu Pruszków News. Siemanko, Mięcho się kłania wszystkim swoim widzom i czytelnikom. Z bieżących spraw może najpierw. To właśnie skończyliśmy film z cyklu Pruszkowski szlak, Łódzka ośmiornica, gdzie w latach 90. Pruszków miał swój przyczółek i liczne interesy. A że apetyt rósł w miarę jedzenia, chciał w pełni przejąć miasto rękami tamtejszych miejscowych oprychów. Czy to się udało? Dowiecie się z naszej najnowszej produkcji, która jest w trakcie już montażu. Spędziliśmy w Łodzi wiele dni i to było bardzo produktywnie spędzony czas. Czego dzieckiem jest nasza najnowsza produkcja, która z impetem wleci na kanał tak do tygodnia czasu. Tak jak obiecałem, ten rok będzie bogaty w materiały. Tak więc padł już pierwszy klaps na planie filmu o Pradze i Bazarze Różyckiego, który był kolebką wielu czołowych postaci lat 90., bo nawet jak któraś z legend gangsterskich nie stała tam na bęklu, to często wpadali upłynnić zrabowany towar lub po prostu czysto towarzysko i dlatego podjęliśmy się tego tematu, bo tam krzyżowały się drogi wielu czołowych postaci warszawskiego miasta lat 90. z lewej i z prawej strony Wisły. Podejmiemy również temat o udanym zamachu na gangsterów z Mokotowa w Klifie, w centrum handlowym Klif. W czerwcu planujemy ogarnąć bliski mojemu sercu temat Krakowa, bo wiecie, bywałem i tam i znam kilka ciekawych postaci. Wakacje to czas na dwie mega ciekawe tematy, dwie produkcje, czyli całe Pomorze, od Trójmiasta po Szczecin. A jak wiadomo, blisko były z tymi miejscami związane postaci Nikosia, Oczki, którzy utrzymywali bliskie kontakty z Pruszkowem. Na koniec lata i jesień planujemy kolejne dwa duże projekty, czyli Krwawa Droga Mutantów i numer jeden tematów gangsterskich, czyli Pershing, moim zdaniem Capo di tutti capi w moim mniemaniu z lat 90. Jak widzicie, wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. To wysoko postawiona poprzeczka. Plany są ambitne i jesteśmy zajarani na maksa. Jesteś coś takiego jak film niezaplanowany, jak ten o dreszczach, Pradze i Różyku, także spodziewajcie się niespodzianek na bieżąco w tym sezonie. Oczywiście zapraszam każdego mającego wiedzę i chęć uczestniczenia w tych projektach do kontaktu przez Facebook lub Insta albo mail redakcyjny. Im większa wiedza, tym lepszy merytorycznie będzie film. A ja, wierzcie mi, nie gryzę. A teraz przejdźmy zatem do waszych pytań i moich odpowiedzi. Poza imprezowaniem na różne sposoby i samochodami, na co wydawaliście pieniądze, które zarabialiście, wtedy mieliście dostęp do dużo większej liczby gotówki niż przeciętny człowiek, a pojawiały się dobra typu telefony komórkowe, komputery, konsole do gier, elektronika, DVD, audio i inne gadżety. Czy na tym polu też się prześcigaliście? Był może w grupie ktoś, kto miał bzika na tym punkcie? Może jakieś szczegóły na temat tego, jak wyglądał temat nieruchomości, czy poza masą, pershingiem, etc. W grupie ludzie mieszkali w dużych willach z basenem i tak dalej. Zwykli członkowie grupy mieszkali odczuwalnie bardziej komfortowych warunkach niż typowy Polak w latach 90.
W sumie standardowo każdy dobrze zarabiający wydaje na auta, ciuchy, wyjazdy. W naszym przypadku wszystko, co było zamawiane czy kupowane, było klasą premium, ale największym pożeraczem gotówki w tamtym czasie były używki i hazard oczywiście, co w połączeniu stanowiło bombę atomową dla portfela. Znam wielu, którzy stracili wielomilionowe majątki pod wpływem koksu, gry w ruletkę bądź karty. W kasynach bywałem często, ale grałem tylko i wyłącznie kilka razy. Wolałem grać swoje automaty, bo zawsze mogłem maszynę zrestartować. Jestem tak skonstruowany, że nie lubię zostawiać losu szczęściu czy przypadkowi. Także mnie hazard nie wciągnął. Jeden był fanem motoryzacji, inny... Każdy miał swojego bzika. Dużo latał po świecie, każdy z nas dużo zarabiał, dużo wydawał. Dlatego teraz tylko niewielu żyje na poziomie z lat 90. Jest ich kilka procent. Nieruchomości to był bardzo ciekawy temat. I odpowiem ci z mojej perspektywy, czyli trzymającego za mordę całą dzielnicę, mającego kilkudziesięciu swoich chłopaków. Ja i moi koledzy z pierwszej linii zazwyczaj mieszkali w wynajmowanych mieszkaniach bądź domach. Nie dlatego, że nie stać ich było wybudować własnego, ale dlatego, że względy bezpieczeństwa nie pozwalały na stałe mieszkanie pod jednym adresem. Wyjątkiem są ci, którzy byli potężnie zarobieni. No, dobrym przykładem jest Masa. Jednak elektryczny gangster miał w zwyczaju zmieniać miejsca zamieszkania dosłownie co kilka miesięcy. Miecho, ja mam pytanie odnośnie legalizacji samochodów wspomnianej w twoim poprzednim filmie. Jeżeli to możliwe i mógłbyś rozwinąć temat w Q&A, byłoby super. Zastanawia mnie jedno, bo co innego było ukraść w tamtych czasach 140 albo 7 niż Poloneza czy Malucha, które były wszędzie. Interesuje mnie to, jak to robiliście, czy jeździliście po gruza, rozbitka, czy coś, po prostu wystawialiście lewy dowód po układach na przypadkowe numery i ktoś kupował wędkę łatwą do namierzenia na winie z Poloneza, z przeglądem i tak dalej, a wy cieszyliście się z łatwego hajsu, po czym koleś był z tego wysadzany przy pierwszej kontroli, czy było to robione z głową, a koleś nie rozkręcając tego na śruby mógł się tym cieszyć przez parę lat, a nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że jest ciepły, zanim go trzasnęli. Moja ekipa tylko brała fury. Nie wyszukiwaliśmy rozbitków na papieru, nie bawiliśmy się w przebijanie numerów, bo dla nas liczył się szybki hajs. A swoje prywatne samochody kupowaliśmy na legalu. Po części trudnili się ci, co od nas te wędki, czyli buchnięte auta, kupowali. Część kończyło żywot rozebrany na części, część pchane było za wschodnią granicę, reszta była legalizowana na miejscu. Takie auto zalegalizować, takie auto można było niesłychanie prosto, kupując tak zwaną wrzutkę, czyli dowód rejestracyjny na dany samochód, któremu przebijało się numer silnika oraz karoserii, oraz wymieniono wklejki. Było kilka miejsc w samochodzie, gdzie z tamtych czasów, gdzie były wpisane dane auta. Wrzutka w Urzędzie Komunikacji, na przykład na Ochocie, kosztowała wtedy około $1000, także niewiele. Także sumując wydatki, można było jeździć legalną wędką za 20% powiedzmy wartości. My nasze firmowe wędki, najczęściej Polonezy, kupowaliśmy u chłopaków, którzy prowadzili warsztat pod Piasecznem, którzy w ramach walki z nudą skupowali polskie samochody, przebijali numery i puszczali w drugi obieg. Byli tak dobrzy, że jak kiedyś Komenda Stołeczna zabrała nam jedną furę, aby przeprowadzić badanie mechanoskopijne, po kilku miesiącach zostało nam auto oddane z certyfikatem legalności.
Kolegi ojciec zapłacił 6 tysięcy wykupki za busa, jak mu ukradli, ale zwrócili już bez towaru w środku. O jakim najbardziej wartościowym gadżecie znalezionym w aucie słyszałeś lub miałeś? U mnie nie było nic spektakularnego poza zwykłym sprzętem turystycznym, jak kamery czy aparaty wtedy analogowe. Po biżuterię trafiały się fajne zegarki, aczkolwiek najbardziej cieszyła oko marka niemiecka bądź dolar amerykański. A wujkowie byli mistrzami w chowaniu gotówki w samochodzie. Pewnie bali się nosić przy sobie i mieli rację, bo polscy doliniarze to byli profesjonaliści w każdym calu. Ale jumacy nie odstawali daleko, dlatego spokojnie po wjeździe na dziuple następowało tak zwane bobrowanie, czyli bardzo pedantyczne przeszukanie auta w poszukiwaniu drogocennych, często sprytnie pochowanych fantów, oczywiście i gotówki. Szukało się ukrytych schowków niczym celnik na granicy. Trwało to dobre parę godzin, czasami dwie, trzy. Po wyczyszczeniu auta z fantów następowała wycena. Na prawidłową wycenę wartości pojazdu miało znaczenie kilka czynników, a najważniejsze to marka, model i oczywiście rocznik. Stan techniczny też był ważny. Biorąc te dane pod uwagę, mieliśmy widełki cenowe, taki przedział cenowy, którego górna granica była, powiedzmy, pierwszym słowem w negocjacjach z paserem, do którego się dzwoniło, a po dogadaniu ceny wiozło auto. Rekord w kwestii wysokości gotówki znalezionej w furze padł u konkurencyjnej ekipy. Oni chyba wzięli jakąś luksusową BMW, a w bagażniku znaleźli walizkę z pieniędzmi, a w niej bańkę papieru. No milusio, prawda, dzieciaki trafili skarb. Ta sprawa miała dalszy ciąg, bowiem właścicielami okazały się łobuzy ze wschodu, którzy nie próżnując szybko dowiedzieli się, kto im buchnął brykę. Migiem zawinęli jednego z członków ekipy w celu wymiany na auto i zawartość teczki. I wiecie co? Maulaci oddali kasę i szacun im za to, bo niewielu by tak zrobiło. Pomyślcie, $1 000 000 w jednorazowym strzale, fura hajsu. Wiedzieli, że w tym składzie zarobią mniej, ale też na wysokim poziomie, bo byli bardzo dobrzy w tym, co robili. Kiedyś, pamiętam, pożyczyłem Mitsubishi 3000 GT. Pech chciał, że w zimę, więc totalnie wkurwiony, bo 3 litry, 24 wentyle, 320 koni pod maską, a ja nawet łomię się do gry, bo ślisko i uch. Więc jadę jak emeryt z myślą, że w razie pościgu mam przejadę, bo dogonią mnie na piechotę. Ale jakoś się udało. Dojechawszy do dziupli podczas bobrowania ukazała się nagroda w postaci kilkunastu tysięcy marek plus 3000 za auto, więc odjąć koszty 7000 wyszło działki na głowę, bo lataliśmy w trzech. Wartość dodana tej akcji była taka, że prowadząc to auto prawie 250 km, tak mi się spodobało, że za jakiś czas później kupiłem sobie podobne, tylko że w pełni legalne. Ten samochód w tamtych czasach robił podobną robotę na ulicy jak dziś Ferrari. No potem miałem jeszcze jednego, tylko to już był Dodge Stealth. Podobnej wartości fantów miewałem sporo, najwięcej w sezonie wakacyjnym, aczkolwiek nigdy nie było takiego pierdolenia finansowego, o jakim opowiadałem wcześniej. Mordyk moi kochany, kończąc, chciałbym przypomnieć wam o naszej najnowszej produkcji, czyli Złodzieje Samochodów. Film nagrodzony przez widzów świetnymi zasięgami i kozackimi opiniami, recenzjami.
Już niebawem przed wami na kanale ukaże się Łódzka Ośmiornica, do której materiały mamy już zebrane, a film jest już na etapie montażu. Aktualnie trwają ostatnie kolaudacje i poprawki kosmetyczne. Także niebawem film ukaże się na kanale, zatem zapraszam was serdecznie. Wielkie dzięki za uwagę, to tyle na dziś. Standardowo zachęcam do wciśnięcia guzika subskrypcja i do następnego razu. Siemano, mięcho.